I witajcie, ja jestem Hebia, to jak możecie zauważyć, jest nasz kolejny odcinek z serii Smite od Zero do Rankeda. W poprzednim odcinku rozgrywaliśmy grę Zeusem. Była to trudna walka, powiem szczerze, ale jakoś tam daliśmy sobie radę. Teraz myślałem nad tym, żeby zagrać albo arenę, albo szturm, ale myślę, że zaczniemy szturm, bo będzie więcej emocji. Wiem, że dużo ostatnio tych szturmów było. Ale mimo wszystko jeden meczek tam nie zaszkodzi. Myślałem, żeby sobie już kupić bogów. Bo skórki, no to są fajne. 50% tanie swój. O, do kiedy jesteś tak tani? Kurde. No, szkoda, że nie mam tych całych. Jak się nazywa? O, panna diagnoza też jest taniej. Zestawy, co to jest? A, to są jakieś bilety, pakiet Ultimate. Konto, aha, to są awatary, metykony globalne, zmień imię. Ja nie chcę zmieniać imienia, ja mam fajne imię. Dobra, to czekamy na meczek. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. Mam nadzieję, że jakiegoś łucznika, czy jakąś dalekodystansową postać. A nie jakiegoś Guan Yu jak ostatnio, czy inną postać na bliskie odległości. A w razie czego bym się poprosił o zamienienie. A co? Atena? Ja nie chcę Ateny. O, zamień się ze mną na Agni. Wszystkie pójście po czekalni meczu. Czyli zaraz nas wywali. Co teraz? No właśnie. No bo opuścił. No kurde, Ateną nie chciałem grać. Poczekalny. Jak tam z moją reputacją? 20%. Ona spadła. Przez to, że musiałem raz szybciej skończyć, musiałem wyjść z meczu. No. Szkoda. Ale no i widzicie, Zeus jest najbliżej z osiągnięcia celu. Anubis, Artemis, Ra, Agni, Hades, Cupidin, Guan Yu i Neif. Nie wiem, czy Neif i Guan Yu mają tak średnio. Ale to nic. Trochę ich jest tych bogów, trochę ich jest i coraz więcej będzie pewnie dochodziło. Mam nadzieję, że będzie więcej chińskich, tak szczerze. Czekajcie, nawet zobaczę sobie bogowie. Sklep, dobra. Filtry chiński. No mamy trochę tych chińskich. Neza jest fajną bohaterką. Hebo jest fajnym bohaterem. Change nie znam, ale nie wiem. O, ten jest mocarny, go chcę sobie kupić też, ale dobra. Dobra, jednak pomińmy to, wszystkie daj. Nie, mam nadzieję, że teraz wylosuje mi kogoś fajnego, jakąś meduzę. Meduzę chcę sobie wybudować. Apollo, o, Apollo może zostać. Apollo lubię grać i umiem grać. Bastet, o Boże, jakie dawno nie widziałem. Ale może być, mamy... O, trochę tych jest. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery jednostki. Na bliskie, na walce z zwarcie. Ktoś przelosuje? Nie, nie przelosował nikt. Thor, Bastet, Guan Yu i Geb. Cupidin, o, ho, ho, może być... Ale... A... No dobra, mają dwie jednostki... No dobra. Może być ciężko, może być ciężko. Ło! No to już zupełnie może być ciężko. Ma bramówkę, jest jakiś tam... Wysoko chyba poziomowym, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem co do końca to znaczy, ale... Ale chyba tak mi się wydaje. Nie mamy słabego teamu, tak? Znaczy, w teorii nie mamy słabego, to są dobrzy bohaterowie, nie? Czy bogowie bardziej. Geb, bóg ziemi. Bastet, bogini płodności kotów. Guan Yu, tam jakiś generał to był chyba chiński, tak, albo coś w tym stylu. No Thor, no to Thora kto nie zna, Apollo, bóg muzyki, śpiewu, tańca. Bakasura to on pożerał. Sylvanus to natura, Cupidin miłość.
Ten Zhongkai, nie mam pojęcia. Ul też nie mam pojęcia, ale to jest jakiś nordycki. Więc w sumie mógłbym napisać do kumpla i by mi odpisał, kim jest Ul. Pszczoły pewnie coś. No, nieśmieszne żarty. Ale dobra, ładuj się. No ten Guan Yu, proszę ja ciebie, już się załaduj. No i Bakasura. W trybie podboju używanie przedmiotów startowych da ci przewagę we wcześniejszej fazie meczu. Po pokonaniu wrogiego Feniksa na tym szlaku pojawią się potężniejsi sługusi. Fajnie przetłumaczone sługusi, ale muszę zmienić język na angielski, bo trochę daje raka te tłumaczenie, ale to szczegóły. I tak wszystko nie jest przetłumaczone. Wiem, że jakiegoś bohatera, jakiegoś boga dokładnie, nie jest przetłumaczone skille. A teraz co dawało co? Czekajcie, to daje to, to daje to, to daje to, to ja chcę to. To na pewno. Aha. Nie czaję, o co to chodzi. Aha, źle. Źle to sprzedaj. Okej, wszystko już wiem. Wszystko już wiem. To sobie weźmy jeszcze. Dobra, możemy iść. Tak, i to dobra, wszystko wiem. Dobra, Apollo jest takim dosyć fajnym bogiem. Bo on się opiera w sumie głównie na szybkości ataku. Ma te swoje takie skillsy. Myślę, że ja go zabiję. Dobra, zabił mnie, ale ja też coś tam pozabijałem. Więc jest dobrze. Nie jest źle. Double kill? Mordujemy ich w każdym bądź razie, mordujemy. Walczą tam coś, bo chciałem użyć ultacza, ale no. Gdzie ma sens? W sumie mógłbym uciec ultim, no ale to by za dużo mi nie dało, bo i tak nie miałem potek. No. Apollo w sumie tu cierpi na taki duży problem z maną, bo ponieważ no trzeba bardzo uważać z nią. Widzicie, ładuje nam się taki pasek i on, jak on zostanie naładowany, to Apollo zaczyna szybciej strzelać. Jak widzicie. Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia, czy to jest. Okej, dobra, ciśniemy. Już myślałem, że będę się to też sam nagrywać. Dobra. Co on chciał osiągnąć tym sposobem? Znaczy on pewnie chciał użyć tego skilla, co przyciąga. Enemy opuścił grę. O, zabójstwo wieży. Boże, jak ja bardzo nie wiem strzelać, tak szczerze.
Kurde, no nie opłaca się atakować samemu. By salva? Czym jest salva? To jest jakieś aktywowane? Kurde, nie mam po angielsku. Mam po polsku, więc ja nie wiem, o czym ty do mnie rozmawiasz. Chciałeś mnie zabić, nie wyszło ci, kolego. Generalnie to też mógłbym użyć. Ja. Muszę dać się zabić o wieżę. Nie mogę dać się uderzyć przez żadnego przeciwnika. Albo chociaż postarać się jakoś to jeszcze ugrać. Dobra, Bastet tu mała, co prawda. Ale już mamy zniszczoną drugą wieżę. Dobra, double killa zaliczył. Ale czekajcie, bo oni coś mówiła, że kupować Bastet. Aha, to chodzi. No dobra, to później to kupimy. Siła fizyczna. Jej chodzi o to. Jak tam wam idzie? No ja te swoje 4 kile, to 6. Co dać szybko, a dobra. Nie wiem czy ryzykować. Okej. Nie wyszło tak źle. A kto to wyszedł wtedy? Aha, ten Sylvanus. Dobra, ale dobrze, że Phoenix go zabił, a nie... Kurde, złego tego. O, ja zabijam coś tam. No może to jest kill steal, nie powiem. Ale... Wow. Double kill. Jak ja kradnę te kille. Atakujemy? Dobra, ale to już jest koniec, wygraliśmy to. Tej siły jeszcze nie powstrzymacie. Jak to się mówi. O, chyba jednak nie do końca tak wygraliśmy. Dobra, ja zaraz wrócę, to pozamiatam, mam 7 kili.
No, Thor ma 8. Ale no dużo, dużo kradłem tych killi, tak? To nie jest też powiedzieć, że jestem aż taki dobry. Ale dobrze idzie ta walka. Dobrze idzie, no. Szkoda, że ten przeciwnik u nich odszedł. Wyszedł z gry, no bo to znacznie psuje. W sumie wiecie co? Jak idziemy wszyscy... Dobra, oni są już za daleko. Bo chciałem użyć ulti. Co ja mam? Ulec, twoja ochrona. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, kolego. Okej, dobra, to już wygraliśmy. Generalnie rzecz ujmując. Chyba też chcę być przez zabiciu. Win, GG. No, to była krótka gra, 10-minutówka można powiedzieć. No, nie spodziewałem się jeszcze, że tak szybko to pójdzie. Ja się cieszę z tego bardzo. Nie powiem. Najszybsze chyba moje zwycięstwo ever. To raczej więcej się nie powtórzy. Ale... pierwsze zwycięstwo dnia. GG. Trochę tego doświadczenia zdobyliśmy. Osiągnięcia. Asysta przy zabójstwach. 100 asyst. Czyste szaleństwo. 10 show zabijania. Poczuj gniew. Osiągnij maksymalnie 2,5 szybkości w ataku w pojedynczym meczu. No to są te osiągnięcia. Nie wiem po co one są, ale po coś są. Więc to by było na tyle, ludziki. Ja będę się z wami żegnał, więc jeśli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.